O, chyba nówka sztuka, kierownica niewytarta. No, a tak naprawdę to polakierowana lakierem bezbarwnym z utwardzaczem. Ale no więc. E39 były lakierowane kierownice, oczywiście nie w ten sposób, ale były błyszczące jako nowe. 4 rano. Jedziemy do Albanii. Rano zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo głupi pomysł wymyśliłem. Siadamy, jedziemy. Pierwsze przejście graniczne przejechaliśmy przy celniku, który pomachał do nas rączką, że możemy jechać dalej. No to jedziemy. W Słowacji podobają mi się, że te światełka wahadłowe są zabezpieczone kratą, żeby przypadkiem ktoś akumulatora nie wywinął. Objeżdżamy autostradę w Słowacji. Kosztuje jakoś 10 czy ileś euro za 30 km. I droga, która ciągnie się wzdłuż autostrady, jest po remoncie gładziutka i można spokojnie, bezpiecznie jechać. Nowa droga jest także przy R4, już przy granicy z Węgrami, także tutaj też się nie opłaca kupować winietki, skoro taka droga jest oddana. Dojechaliśmy do granicy z Węgrami, gazik się tankuje. Wjechaliśmy na Węgry, nie było kontroli, nie było nikogo, nie było niczego. No i tu się ma zacząć już autostradka, aż po samą granicę. Przede mną jedzie kolbuszowa, przed nami, ale niestety nie przecięto wstęgi i autostradka do Miszkolca jeszcze nie jest oddana, chociaż wygląda na skończoną. Nieliczne kawałki do Miszkolca są już udostępnione, zawsze to troszeczkę szybciej. Już niedługo, jeszcze trochę, jeszcze jakieś tam 1500 km i jesteśmy na miejscu. Jesteśmy na obwodnicy Budapesztu i muszę przyznać, że w czwartek o godzinie 12 jest tu praktycznie zerowy ruch. Fajnie jakby tak było w sobotę, kiedy wszyscy wyjeżdżają. No ale tym razem udało nam się wybrać inny dzień niż sobota na podróż i są tego plusy. Jeszcze jest 60 km do granicy. 40 do Maczka. Najwyższa pora na jakiś przystanek, bo już się odechciewa jechać cały dzień od 4:30 do 14:00, prawie 10 godzin. O nie. Nie ma to jak McDonaldziki, bułeczki, fryteczki, kolki. O, taki się u nich teraz reklamują. A jaki golfik trójeczka elegancki stoi, to jest dopiero. To jest granica. Od 20 lat w zasadzie przy tej stacji tankuję nawet X-jotkę. Tutaj gazik 54,9 litra weszło na 530 km, także troszeczkę ponad dychy, a jechałem 120-130 po autostradzie. Tak nas wita Chorwacja. Pola, kukurydza, nic szczególnego. Temperatury jak u nas. Godzina 16. Autostrada chorwacka. Przejście przeszliśmy po pokazaniu dowodów i paszportów covidowych. Pani Węgierka mało co się odzywa. Niegrzeczna trochę była, no ale celnicy już tak mają, że są wredni. Mało kiedyś jakieś miłe, fajne spotka. No i mamy czwartek, godzinę 16. Autostradka puściutka, przyjemnie jechać. No, nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek o tak niedobre warunki były na weekendzie, więc jest plus jazdy na tygodniu. To jest kocie życie.